Wojtyło, trzeci wyścig dnia, taśma w górę, czyżby Hansen z żółtym, jednak Nielsen, o, jak jest niebezpiecznie! O mój Boże, gdzie ten motocykl wylądował? Dobrze, że tam nikt nie siedział. Ten motocykl wystrzelił jak z procy. A że po zewnętrznej był Patryk Wojtyło, który nie dał się złożyć poprawnie Patrykowi Hansenowi, a tam widzisz koleinki, takie ciemniejsze miejsce, ten materiał. Przy zewnętrznej. Tak, od razu odprostowuje ten motocykl Hansena. Proszę zobaczyć. Ciach i w tym momencie odprostowuje motocykl, a niestety jest tam Patryk Wojtyło, który całe szczęście położył ten motocykl. Na nieszczęście jego motocykl wpadł pod dmuchaną bandę, która uniósł motocykl Patryka Hansena i ten motocykl zatrzymał się pod tą bandą. To jest niestety minus tej bandy. Ta banda... Tak, bo może amortyzować, ale ma też... No, ty... Aleksander Grigolec, ale wypuszcza się na szeroką, poczta zgubił teraz trzecie miejsce i zgubił pierwszy Krawczyk. To nieoczekiwana historia, jak to brzydko wyglądało. O mój Boże, żeby tu się nikomu nic nie stało. A fatalna kraksa. Najważniejsze, żeby też zawodnicy wrócili do parku maszyn w całości. No zawodnicy nie mieli, no nie ma tutaj w ogóle chwili. O, widzimy właśnie ten moment, gdzie to nasypane, ten taki biały. No i dobrze tutaj chyba, że motocyklem uderzył w motocykl. Wiesz, żużlowcy też są uczeni na tych treningach przedsezonowych, takich odruchów bezwarunkowych, że często mają wypuścić ten motocykl. Tylne koło wyprzedziło Grigolca. Ale właśnie. Może gdyby, nie wiem, no... Oj, tu dostał troszeczkę motocyklem. Oczywiście żółty kask wykluczony, też dostajemy taką informację, innej tu nie mogło być. Tak jadą orły, bardzo, bardzo ostro, ale Hansen! Ależ atak z trzeciego na pierwsze miejsce, czy teraz wyjdzie na pierwszą pozycję? Nie, gubi pierwsze miejsce, ależ jadą gospodarze, to pachniało upadkiem, leży dwóch zawodników, czyli Patryk Hansen i Tomasz Gapiński, no na pełnej prędkości wjeżdżali w ten drugi łuk, jak jedno ciało, cała trójka momentami, miałem wrażenie. I Tomek Gapiński wjeżdżający. No nie wiem, czy nie było tam momentu, w którym gdzieś gdybyśmy zobaczyli, o właśnie, z innej kamery, tak troszkę, no położył się trochę, Patryk Hansen na Tomka Gapińskiego, z tej perspektywy było to widać. Powering down the back straight for the first time. Round the outside, Leon Madsen going very wide indeed. Oh my goodness. Ooh. Jason Doyle all out of shape there. Thompson nearly running into the back of him. Oh, he's off. Oh. Oh, that's not a nice crash. Oh, that's a horrifying crash. Oh my goodness. Wow. Yeah, it's clear defense there. Bike accelerates out to the fence because his weight's gone back and he's still on the throttle. It's a really awkward moment as a rider. There's nothing you can do about it. You become a complete passenger. You can see there, backed it in, collects him, nearly goes over the high side, then... Well, fortunately, he didn't land on anything ugly, did he? He landed awkwardly, but nothing that was going to injure him. And to hear that he's okay is just... That's great news. It's fabulous news. But he can't, maybe he should have let go there, but hey, you know, when he it's can't. Happening, it's, when it happens that quickly. But yeah. Here he's very fortunate. That could have been so much worse. So yeah. Absolutely delighted to hear that Anders Thompson is okay. Trzecie Winkler, Nowak, pole czwarte. Poszli do góry, cała trójka. Ciasne wejście w łuku. Oj, trzech niestety leży i to jeden zabrany mocno. Tak, został wycięty przez dwójkę zawodników jadących po wewnętrznej części toru. Powiedz mi, jak to interpretować, bo zdaje się, że karetki od razu wyjechały i zostały zawrócone, czy kogoś zabrały, bo nie zwróciłem uwagi. Nie, chyba nie, ale no, to samotnie, dobre obrazy. Samotnie leży trochę smutny obrazek na torze i nikogo przy nim nie ma, Oliver Buszkiewicz. Tutaj myślę, że najbardziej powinniśmy się obawiać o zdrowie Bartosza Nowaka, to uderzenie głową, ale już nie obawiajmy się, bo wstał. Super. Bartosz Nowak, więc cieszymy się. Przy krawężniku, która dzisiaj już nie raz się opłaciła i ta się opłaca znowu, ale co z przodu? Oj, karamba!
Grzegorz Zengota z ogromnymi problemami wpadł w niego, czy też w motocykl. Wiktor Jasiński, wyglądało to przerażająco. Całe szczęście widzimy, podnosi się, mamy powtórki, mocno wypuszczony, wjeżdża, widzimy, Waculik już się wyłamuje. Grzegorz, no ucieka mu tyłek, od razu widać, nie ma przyczepności, wjeżdża poprawnie, wjeżdża prawidłowo. Tamże Wiktor Jasiński zdążył się jakkolwiek ewakuować i nie wyrzuca go, przelatuje na obojczyk bark. Motocykl, Wiktor, tak, motocykl przyjął uderzenie, przód, przednia część ramy, drugi. Нужно побеждать, чтобы приблизиться к Змарзлику, продолжает лидировать. Но видите как, уже чуть-чуть шире гонщики начинают выходить. Бивер идет шире, Лингрен идет уже, позади идет Джейсон Дойл, атака, и какое падение, жуткое падение, просто... Виноват, конечно же, в этом падении Джейсон Дойл, безусловно, в заднее колесо Фредди Лингрена. Ну и обратите внимание, как Лингрен упал, очень страшно. Да и Дойл, в принципе, на скорости прям в надувной забор. Падение, в котором, безусловно, виноват Джейсон Дойл. И скажу наперед, Фредди Лингрен оделся ушибами. Джейсон Дойл после этого заезда отправился в... В каску в желтым рывализация юниоров перед нами. И прошу, świetnie на старте. Чешневский выиграл walkę на локте zdecydowanie с Mateuszem Dulem. Dul teraz, jak groźnie to wszystko wyglądało. O mój Boże, żeby cała trójka wyszła z tego bez szwanku. Pachniało mi przy wyjściu z pierwszego łuku. Tak, było gdzieś małe wyłamanie motocykla, za chwilę złapał więcej przyczepności i pojechał prosto. Widzimy sprawiać problemy zawodnikom. Tu widzimy jeszcze raz ten pierwszy kontakt był. Paweł Trześniewski odjechał trochę od krężnika i Mateusz Dul zaraz po lekko mocniejszym wyłamaniu motocykla jakby odprostowało go i złapał na tyle przyczepności, że nie był w stanie już opanować swojego motocykla. No. Puczkowski, Pieszczek, Trofimow i Hansen. Taśma w górę, dobrze, Puczkowski całkiem przyzwoicie, Pieszczek i co? I Pieszczek mknie do przodu, ależ tam ciasto, oni wszyscy są razem i to może się skończyć. Au, ależ ten motocykl poleciał. Wyglądało to strasznie, ja tylko mam nadzieję, że też po pierwsze zawodnikom nic się nie stało, po drugie ten motocykl też nikomu krzywdy nie zrobił, bo poleciał bardzo wysoko, bardzo daleko. No, tam pachniało już na przeciwległej prostej, kiedy oni właśnie w czwóreczkę się zbili niemalże w całość. Tak, ewidentnie. No tak, tutaj najgorzej wydaje mi się oberwał jednak Pieszczek, bo on się absolutnie nie spodziewał. Delikatnie odczuwam jeszcze problemy z tym barkiem. W takiej sytuacji, gdybym to ja był i ten bark by mi wyskoczył, stałoby się dokładnie to samo. I po co ja miałbym później słuchać, czy ja chcę komuś zrobić krzywdę? No i to jest też trochę ta sytuacja z Kacprem Woryną tak naprawdę, że ludzie się zastanawiają, o co chodzi. Dokładnie, no mówią się, że żużlowcy to, przepraszam, że się tak jąkam, ale dla mnie to jest taki trochę fatalny wypadek i... Kasper mówi, że odczuwa ból i ja mu się nie dziwię, że nie chce na razie startować, czy nawet nie może startować, no bo no nie jest to sztuką zrobić komuś krzywdę na torze.